Dobry. Bierzemy się dziś za centralkę firmy Yoda, Yoda Smart Home 2. Centralkę zakupiłem jakiś czas temu na OLX-ie jako używkę za bodajże 300 zł. I szczerze uważam, że to jest maks pieniędzy, jakie można za to dać, gdyż uważam po raz drugi, że ta centrala to jest mega kupa ogólnie. Musiałem mieć tą centralę z uwagi na to, że jak zamawiałem rolety do domu, niestety przyszły z silnikami, sterownikami tej firmy, tak więc potrzebowałem centralkę tej firmy, żeby móc tymi roletami sterować z telefonu. Dałoby się tą komunikację rozkodować. Ogólnie szkoda zachodu, za tą cenę wziąłem po prostu tą centralkę i to działa. Szkoda, bo jest to soft dość zamknięty na popularnym chipie, gdzie to urządzenie tak naprawdę łączy się do chmury producenta, jakiegoś Chińczyka, do AWS-a i tak naprawdę wasza aplikacja łączy się pierw do clouda, a potem ona, ta centralka pobiera sobie informacje z tego clouda i wykonuje pewne czynności. Soft jest ogólnie bardzo toporny, mało funkcjonalny i szczerze za kwotę obecną chyba 900 zł około w życiu bym nikomu nie polecił. Jeśli nie musicie, nie kupujcie tego badziewia, kupcie coś innego. Jeśli chodzi o rolety, to polecam wziąć klasyczne rolety ze sterowaniem analogowym, czyli osobny przycisk dół, osobny do góry. Wtedy do puszki od takich rolet wrzucicie sobie dowolny sterownik na Z-Wave jakiejkolwiek firmy, bądź Zigbee, cokolwiek podobnego, gdzie będziecie mogli na pewno to urządzenie podłączyć do bardziej funkcjonalnej centrali niż ten kicz. Szczerze, ja ogólnie między innymi to urządzenie, jak i sterownik pompy łączą się do chmury i zarządza się nimi przez chmurę, tak więc polecam wam wydzielić to na jakąś osobną sieć Wi-Fi, gdzie w tej sieci te urządzenia nie będą miały w żaden sposób możliwości komunikacji z waszymi urządzeniami domowymi. To tak naprawdę takie sieciowe backdoorki, security, cholera wie, jak to dba o to, tak więc przez zboczenie zawodowe polecam wydzielić takie urządzenia na osobną sieć, która w żaden sposób nie będzie w stanie przejść do waszych urządzeń prywatnych, z waszych smartfonów, telefonów czy komputerów. Miałem ochotę parterową, jest dość długa i czasem się zdarza, że nie mam zasięgu z tej centralki. Pomimo, że ją zdałem w centralnym miejscu, wiadomo, drzwi, ściany, no i tak ciężko ją ułożyć, żeby wszystkim roletom było dobrze, z uwagi na to, że sterownik rolety i tak jest po stronie zewnętrznej. Tak więc pomyślałem, że zrobimy sobie upgrade tego i spróbujemy dołożyć antenkę zewnętrzną. Z tego co kojarzę, jakaś poprzednia wersja tych centralek miała zewnętrzną antenkę na pigtailu. Tutaj pewnie dla fancy designu zrezygnowano z tej anteny. Ja postaram się ją dołożyć. Kupiłem sobie już pigtail z gniazdem, jak i antenkę. Antenkę kupcie w jakimś dobrym sklepie. Nie polecam najtańszych z AliExpress z uwagi na to, że czasem z AliExpress trafiają się atrapy. W sensie to jest z plastiku, a antena się kończy przy gwincie. Tak więc co to za antena? Spróbujemy to rozebrać. Zobaczyć, czy będziemy się mieli jak podłączyć z tą anteną. Jak rozmieścić gniazdo. I to w zasadzie tyle. Zobaczymy, czy nam to poprawi jakiś zasięg. Job na ten moment to rozebranie tego. Nie wiem, może są śrubki pod tymi nóżkami, nie mam pojęcia, albo zaczaski tylko. Muszę się dobrać do tej obudowy i zobaczyć, co jest w środku, ale to pewnie zaraz zobaczymy razem, co tam wygrzebałem. Tak jak wspomniałem, układ jest na dość popularnym chipie z serii ESP. Jest mnóstwo rozwiązań na rynku teraz na tym. Designed by the team, tak więc mogłoby to wskazywać, że to jest nawet rebrand jakiejś całej pseudocentralki albo urządzenia, które miało służyć do czego innego. Tak naprawdę to urządzenie pobiera jakieś dane z clouda, wysyła jakieś do clouda i z drugiej strony robi co chcecie. Można powiedzieć po 4-3-3 w tym przypadku. Mamy tu dwie antenki, tak jak widać. Sądzę, że są one niewystarczające. Spróbujemy się tu do niej gdzieś wgryźć i podłączyć z antenką zewnętrzną. Muszę się zastanowić, jak to podłączyć i przede wszystkim oczywiście po upgrade'zie będziemy to testować. Upgrade raczej nie będzie kosztowny, oczywiście tracicie gwarancję, trzeba o tym wiedzieć, że bardzo istotną gwarancję wtedy stracicie. No, dobra, to co? To dalej. No, skąd ja wiedziałem,
że to jest jakiś chiński rebrand. Proszę bardzo, nawet w necie są oryginalne dokumenty, jak wykonywano badania w związku z nadajnikiem RF w tym małym Badziewiu. Tak więc no, nie jestem zdziwiony, że to jednak faktycznie chiński rebrand. Antenki tak naprawdę to są trzy. ESP ma własną, pewnie do Wi-Fi. Ta antenka jest do tej wystającej płytki tego układu, ta antenka jest do tego. Teraz muszę zrobić rozchminkę, do której anteny ja się mam podłączyć i od czego jest dany układ. To jakoś wyjdzie w praniu, muszę znaleźć jakiś pomysł, jak się do tego dobrać. Znajdziemy to i postaramy się z tym coś działać dalej. No, trochę pogrzebałem w internecie. I te dwie antenki, producent, tudzież kolega MyFriend, wymyślił tak, że ta jest do 433.92, a ta jest do 433.91. Zapewne, żeby zwiększyć funkcjonalność i możliwość łączenia do większej ilości urządzeń, które są w internecie, bo faktycznie albo są takie, albo takie. Tak więc osobiście, nie wiedząc, na którym paśmie działają moje rolety, mam Software Defined Radio, takie urządzenie podłączane do USB, ale szczerze nie chcę mi się tego wygrzebywać i chodzić z komputerem itp. itd. Tak więc podepniemy dwa pigtaile do tej i do tej anteny. Tak więc skręcę po prostu dwie. Powinno być ok. Sądzę, że tak patrząc po tej antenie, po tej obudowie, ona nie jest ogólnie mała, ta antena. Myślę, że aby tej plastikowej obudowy nie było i one były wyciągnięte na obudowę po staremu, to naprawdę zasięg by był o wiele większy. No ale tak ktoś zrobił to urządzenie i ogólnie znalazłem tego folerę na AliExpress i na Alibabie. To jest taki mostek między Wi-Fi i A433, tylko rebrandowany na Jodę z tym tam ubogim firmwarem. No i co, wlutujemy tu gdzieś tego pigtaila. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wiercę dwie dziurki w obudowie i wsadzę dwie antenki. I pozostaje liczyć, że to nam pomoże z tym cholernym zasięgiem tego mało wartego urządzenia. No dobrze, pigtaile przylutowałem. Czy to jest sposób koszerny na podłączenie anteny? Nie bardzo, tak naprawdę. Gdyby to miało być komercyjne oczywiście, to tych anten to nie powinno być i powinny być lutowane tylko i wyłącznie te anteny. Nie powinno się montować w ten sposób, że je jakoś rozdzielamy po drodze, wiecie, połączenie Y bardziej powinno być jako przedłużenie na przykład, czyli na końcu przylutowane. Tu już bezpośrednio do samych płytek. Tak samo ekran, który jest na tym kabelku, chroni sygnał antenowy przed zakłóceniami. W tym przypadku mi na tym nie zależy. Tak więc nie jest on uziemiony od strony płytki. Wiecie, to jest taka trochę domowa samoróbka i powiedzmy, że powinno starczyć. Normalnie powinno być to zrobione bardziej fachowo. Tak więc tutaj gwiazdka, uwaga, fuszerka i prowizorka coming. Wiadomo, że prowizorki i fuszerki najdłużej wytrzymują, tak więc no. Dobra, pigtaile wkręcone w ten sposób. Pójdą do tego dwie antenki. Mam jedną, ale gdzieś drugą potem znajdę. No i w zasadzie będziemy robić test. Może jeszcze jakimś termoglutem przymocuję te kable, żeby czasem tu nie odpadły, aczkolwiek dałem je pod płytką, tak więc się mocno trzymają. I pójdziemy zobaczyć, co z tego wyszło. No, echo niczym w kościele. Tak wygląda sprzęt po modyfikacji. Gdzieś w zabudowie, tak więc nie będzie widoczne. Efekt jest odczuwalny, bo robiłem test kładąc ją w skrajnym położeniu i faktycznie antenki dają radę zewnętrzne. Jak je zdemontowałem, to pojawiło się problem, zaś musiałem nieco machać tym urządzeniem po pokoju, żeby to złapało, tak więc spoko. No, tak powinno być w oryginale od razu. Nawet podłączając te antenki, które były na płytkach PCB i podłączając zewnętrzne od zysku 5 dB, byłoby całkiem w porządku. Na razie tak zostawiam. Zobaczymy, jak to długo urządzenie ogólnie będzie działać, zanim się popsuje. Mam nadzieję, że nigdy. Tak jak wcześniej wspominałem, ten bridge między Wi-Fi a 433, no, nie polecam nikomu. Jeśli nie macie rolet tego producenta, to nie kupujcie tego jako centralkę, bo to jest naprawdę kiepski produkt. No, dobra, to co? Koniec modyfikacji.